Pamiętacie? Nasza bajka o chłopcu, który nie mówił, ale bzyczał, zakończyła się w momencie, gdy na łące, na której pasł krowy, pojawiła się Kasia. Posłuchajcie, co było dalej. Nie ma się co dziwić, że oboje od razu przypadli sobie do gustu. Okazało się w dodatku, że Kasia również bardzo ceni krowy, nie ma nic do much, a to, że Adaś bzyczy zamiast mówić, w ogóle jej nie przeszkadza. Sytuacja wręcz idealna. Ale wiecie, idealne sytuacje zdarzają się podobno tylko w bajkach. Próżno ich oczekiwać w prawdziwym życiu. Okazało się bowiem, że Kasia jest córką miejscowego czarodzieja, który nie tylko wyjątkowo nie znosi much, ale też nie ceni pastuszków. No i tu pojawił się problem, bo jak łatwo się domyślić, Kasia i Adaś bardzo się pokochali i jednogłośnie uznali, że chcą ze sobą spędzić resztę życia. W tych planach bardzo kibicowały im muchy, lecz ojciec Kasi był nieprzejednany. W zasadzie trudno mu się dziwić, na muchy reagował przecież alergicznie i nawet gdyby cudem udało się go przekonać do posiadania zięcia pastuszka, to stada much, które towarzyszyły krowom, a teraz także obojgu młodym, doprowadzały go do pasji. Tym razem nie działały żadne jego mikstury. Zapach wydzielany przez krowy, świnki i owce był od nich znacznie silniejszy. Trzeba tu przyznać, że wówczas czarodziej zdecydował się nieco ustąpić i pewnego razu pojawił się nawet na pastwisku, by porozmawiać z Adasiem. Jak wiesz, jestem przeciwny waszemu małżeństwu, ale byłbym w stanie, choć przyznam, że z bólem, oddać ci Kasię i pół mojego domu, gdyby nie te muchy. Chciałbym zrozumieć, co ty widzisz w tych natrętnych owadach. Skąd ta zażyłość i sympatia? Są przecież brzydkie, czarne jak wdowi welon, a ich skrzydła nie błyszczą w słońcu jak skrzydełka motyla, czy choćby złotej pszczoły. Są przebiegłe i nawet gdy udają ospałe, są szybsze niż moja czarodziejska różdżka. A wyjaśnij mi proszę, skąd te muchy? Bzz, odpowiedział Adaś i z zapałem dodał jeszcze. Bzz. Oczywiście, czarodziej nie miał talentu swojej córki i z wypowiedzi Adasia pojął tylko jedno. Rozumiem, że nie zamierzasz z tym zerwać i nie pozbędziesz się muszego towarzystwa. Zapytał mocno już zniecierpliwionym tonem. Bzz, odparł Adaś i czarodziej wiedział, że nic nie wskórał. Odwrócił się ze złością i wściekły pomaszerował do domu. Czarodziej był jednak człowiekiem oczytanym i postanowił sięgnąć do tradycyjnej metody opisanej w licznych książkach i sprawdzonej w wielu podobnie trudnych sytuacjach. Wezwał do siebie Adasia i powiedział. Postanowiłem, że oddam ci moją córkę za żonę pod warunkiem, że rozwiążesz trzy zagadki, które dla ciebie przygotowałem. I zaprowadził Adasia do swojego ogrodu, gdzie stały trzy wielkie i zamknięte na głucho beczki po kapuście. W każdej z beczek jest zamknięta dziewczyna. Jeśli zgadniesz, w której znajduje się moja córka, przejdziesz do następnego etapu. Jeśli nie, znajdę sposób, by wytępić muchy i wywiozę Kasię tak daleko od starej jamki, że nigdy jej nie znajdziesz. Adaś przyglądnął się beczkom, obszedł każdą dookoła, nawet w każdą zastukał, ale dziewczęta, którym czarodziej zapowiedział, że użyje czaru, który na całe życie pozbawi je głosu, jeśli teraz odezwą się choćby słowem, milczały jak zaklęte. Wówczas od pobliskiej łąki dało się słyszeć narastające bzyczenie. To muchy! Przyleciały do ogrodu czarodzieja i raz, dwa obsiadły jedną z beczek. Nie zastanawiając się wiele, Adaś otwarł pokrywę i z beczki wyskoczyła uradowana Kasia. No dobrze, tym razem ci się udało. A zresztą zadanie było raczej proste, lecz za chwilę czeka cię znacznie trudniejsza próba. Powiedział czarodziej i posłał wszystkie dziewczęta do piwnicy. Kazał im jednak przypomnieć sobie jakąś melodię, którą zaczną nucić na dany przez niego znak. Tylko żebyście nie próbowały śpiewać. Żadnych słów. A najlepiej, jeśli będziecie nucić, bzycząc, jak muchy. Ha, ha, ha. Zaśmiał się jeszcze ze swojego dowcipu i pewny wygranej wrócił do Adasia. Otworzył okienko od piwnicy i po kolei rozległy się bzyczące dźwięki trzech melodii. Trudno było rozpoznać ukochany głos Kasi.
Ciasna piwnica tłumiła dźwięki i wszystkie brzmiały równie nieznajomo. Lecz w pewnym momencie do jednego z głosów dołączyło churalne bzyczenie statka much, które nadal siedziały na beczce i obserwowały scenę. I już Adaś wiedział. Muchy rozpoznały refren i zawtórowały Kasinej melodii. Ach, tym razem czarodziej był naprawdę zły. Zaczął machać rękami i okładać beczkę różdżką, chcąc przegonić muchy, ale na nic się to zdało. Muchy jak to muchy, tylko odlatywały na chwilę, by rozprostować skrzydełka na płocie albo przysiąść na kapeluszu czarodzieja. Kpiły sobie z niego w żywe oczy. Ostatnie zadanie będzie najtrudniejsze. Znalazłem je w najstarszej swojej księdze. Tym razem nawet twoje czarne i lubiące brud przyjaciółki nie pomogą, powiedział czarodziej i zaprowadził Adasia do swojego domu. Tam czekały na niego trzy identyczne panny młode. Czarodziej kazał dziewczętom ubrać się w czyściutkie, wyprane i pachnące świeżym wiatrem białe szaty. Na głowy włożył im welony, które szczelnie zakrywały twarze. Zapomniał jednak przykazać dziewczętom, by przed nałożeniem szat porządnie się wyszorowały. Dla Adasia nie miało to może większego znaczenia, ale dla much owszem. Od razu rozpoznały ciepły, mleczny zapach krów i rozgrzanej słońcem łąki. Wirującym wieńcem otoczyły głowę jednej z panien. Najmniejsza z muszek, której udało się wcisnąć pod welon, niczym dodatkowy piek usiadła na policzku dziewczyny. Adaś nie musiał się zastanawiać. Pobiegł do niej, odchylił welon i odcisnął na tym policzku słodkiego buziaka. I tu w zasadzie historia mogłaby się zakończyć. Ale to jeszcze nie koniec.